Witajcie. To pierwszy tego rodzaju film na kanale, a być może też ostatni. Chcę tylko wyjaśnić, co wydarzyło się u nas w ciągu ostatnich kilku miesięcy i ewentualnie przedstawić nasze plany na przyszłość. Otóż tradycyjnie miesiące letnie były u nas czasem wolnym, a od września rozpoczynaliśmy kolejny sezon kampanii. Ale odkąd zostaliśmy we dwóch, a nawet nieco wcześniej, zmieniło się to, byliśmy nieco zmęczeni kampanią i postanowiliśmy przerzucić się na pojedyncze przygody. Przez to ten podział nieco się rozmył, a częstotliwość grania się zmniejszyła. Obydwa jesteśmy weteranami TTRPG, chociaż to nie oddaje w pełni sytuacji. Jesteśmy starymi dziadami, którzy mieli przerwę w granie dłuższą niż wielu z was żyje na tym świecie. To zapewne miało wpływ na nasze granie. Ciężko nam było czasami osiągnąć częstotliwość dwóch sesji w miesiącu. O sesjach cotygodniowych można zapomnieć, a i same sesje nie należały nigdy do przesadnie długich. Mimo to, a może właśnie dlatego, postanowiliśmy, że latem spróbujemy zagrać na żywo. Mieszkamy niedaleko od siebie, więc było to osiągalne, a już rok temu o tym myśleliśmy, tylko wtedy się nie udało. A tym razem się powiodło. Biłem się z myślami, czy rozegrać pierwszą czy czwartą edycję Warhammera. Z jednej strony pierwsza edycja to byłaby piękna klamra wspinająca nasze granie. Z drugiej strony czwarta edycja w sesji na żywo byłaby pewnym podsumowaniem naszego powrotu do TTRPG. Ale ponieważ nie da się drugi raz rozegrać pierwszej sesji po ponad 20 latach przerwy, wybraliśmy pierwszą edycję. A i to był strzał w dziesiątkę. Wcześniej przejrzałem podręcznik, ale ogólnie zasady tak wryły nam się w pamięć, że rzuty przychodziły automatycznie. Choć nie obyło się bez wpadek, no cóż, w naszym wieku już nie funkcjonuje tak dobrze. Sesja szła, oh lordzie, jak ona dobrze szła. A po sesji? Cóż, nadal pamiętam to uczucie. Dawno zapomniane uczucie. Zachwyt. Czy to nie przesada? Ale tak to chyba trzeba nazwać. Odżyły wszystkie wspomnienia sprzed ćwierćwiecza. Włączył się rzecz jasna sentyment. Byliśmy wtedy młodzi, pełni zapału. No i z mnóstwem czasu wolnego. No dobrze, pierwsza edycja pierwszą edycją, ale czas spróbować edycji czwartej, w którą gramy aktualnie. O ile można w jakikolwiek sposób mówić o aktualności przy naszym graniu. Drugą edycję z premedytacją postanowiłem odpuścić. Nie graliśmy, świat mi nie pasuje i ogólnie po co. Kolejna sesja tydzień później, kontynuacja sesji pierwszej z tym samym bohaterem gracza, utwierdziła nas w przekonaniu, że sesje na żywo to zupełnie inny poziom rozgrywki. To są nasze klimaty i w tym czujemy się najlepiej. Na tyle dobrze, że postanowiliśmy ruszyć z prawdziwą przygodą. A te dwie sesje to była tylko przymiarka. No i ruszyli. W kolejnym tygodniu, no i znowu poślizg, mówiłem już, jak stary jesteśmy, z prawdziwą przygodą. Tak dobrej przygody nie pamiętam, choć przez te kilka ostatnich lat były fajne i dobre sesje. Ale nic nie mogło się równać rozgrywce na żywo. I będziemy to kontynuować. W miarę możliwości oczywiście. Granie online mimo wszystko pozwala na bardziej elastyczne wykorzystanie czasu i z niego nie zrezygnujemy. I pewnie pozostaje naszym głównym sposobem rozgrywki, chociaż na razie chcemy grać na żywo. No dobrze, powspominaliśmy jej git, ale pewnie zastanawiacie się, co też pląta się przez ten cały czas po ekranie. Otóż jest to mój autorski pomysł, który należy do mnie z moją własnością. Jako, że ostatecznie wszelkie plany wizualizacji sesji na żywo nie wypaliły z braku czasu, to ponieważ jestem programistą, postanowiłem prowadzić randomową animację, dolno związaną, by nie rzec zupełnie niezwiązaną z tematyką filmu. Otóż, co jest za zaskoczenie, jest to łażenie po wiosce. I owszem, teraz wygląda to paskudnie, ale jest to część planu. Mam taki pomysł, żeby z każdym filmem rozwijać te animacje. Na początku będzie to proste, bo jest tak prymitywna, że każda zmiana będzie kolosalna. Zobaczymy, do czego uda nam się dotrzeć. A co dalej? Aktualnie zdradzę nieco przyszłość sesji na kanale. Jesteśmy po pierwszej przygodzie mini-kampanii. No tak, jednak po pewnym czasie zatęskniłem do czegoś większego niż seria drobnych wydarzeń. Tym bardziej, że te przygody i tak rozrastały nam się niemiłosiernie. Ale nie zdradzajmy zbyt wiele. Choć zastanawiam się, czy te animacje wykorzystać jakoś w sesjach na żywo. No kwestia do przemyślenia. No cóż, zapraszamy do słuchania naszych sesji. Cały czas mamy nadzieję, że uda nam się zrobić coś więcej niż tylko suche nagrania. Zobaczymy. Pozdrawiam.